Witam ponownie. W tym wideo pokażę Wam, w jaki sposób, bardzo prosty sposób, wykonać domowym sposobem laskę bodhidharmy, czyli damo dzang. Taką właśnie laskę. Normalnie służy ona, tak jak zwykła laska, do podpierania się podczas chodzenia. Jest taką pomocą, ale mnisi z klasztoru Shaolin uczynili z niej również skuteczne narzędzie walki, które wykorzystują również podczas treningów. Jak wykonać taką laskę? Zaraz zobaczycie. Przede wszystkim potrzebny nam do tego będzie kawałek kija, którego tą laskę wykonamy. Ja taki kij mam. Jaka długość laski? Laska powinna nam sięgać mniej więcej do wysokości naszego biodra. Jeżeli będzie za niska, no to nie będzie nam służyła jako podpora. Jeżeli będzie za wysoka, to będzie nam nadwyrężać mięśnie przedramienia. A więc wysokość laski mniej więcej do wysokości naszego biodra. Odmierzmy sobie. Mniej więcej tutaj. Zaczynajmy. Trzonek już jest. Teraz potrzebna jest rękojeść. Jak taką rękojeść odmierzyć? Jak zauważyliście, laska jest taka dwustronna. Widzicie? Ma taki młotek i ma hak. Mniej więcej długość obu części to szerokość dłoni. Trochę więcej niż szerokość dłoni. A więc jedna dłoń, druga dłoń oraz część pomiędzy dłońmi, którą przymocujemy do trzonka naszej laski. Czyli mniej więcej gdzieś tutaj. Mamy obie części. Trzonek, rękojeść. Trzeba je przymocować. Moja rada jest taka, aby na początek nawiercić otwór wiertła rękojeści oraz trzonku. Ok, otwory nawiercone. Mieszamy trochę lodu albo do drewna, albo technicznego. Oczywiście śrubę. Kręcamy ją w przygotowany wcześniej otwór. Mocujemy do trzonka. Delikatnie wytrzemy z kleju. Laska damo, laska bodhidharmy, gotowa do treningu.